Witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będę mówił o realizacji celów dzięki systemowi Warrena Buffetta. Ale zanim do tego przejdę, zachęcam Cię do zostawienia lajka, jeżeli filmik Ci się spodoba, oraz do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz. A teraz już do rzeczy. I być może jesteś zdziwiony w marcu, czemu akurat mówię o celach, skoro cele generalnie planuje się na początku roku. Natomiast już tłumaczę, czemu to wynikło. Jeżeli obserwujesz mnie tu na YouTubie lub na innych moich social mediach, to wiesz, że od niedawna uczę się tradingu. No i ja jestem taką osobą, że jak w coś wchodzę, to zagłębiam się w to na maksa. I tym sposobem zacząłem szukać różnych informacji na internecie. No i trafiłem na info o Warrenie Buffetcie. Warren Buffett, jeżeli nie wiesz, jest to przez wielu uważany za największego inwestora w historii, jak również przez wiele, wiele lat był najbogatszym człowiekiem na świecie, czyli ewidentnie można go określić człowiekiem sukcesu. I on ma taką strategię, regułę, jak zwał, tak zwał, 5 na 25. I co to oznacza? A więc wypisujesz sobie 25 swoich celów i to oczywiście cele mogą być różne, dotyczące Twojego życia, biznesu, rozwoju. I z tych 25 wybierasz sobie tylko 5, podkreślam, tylko 5 tych, na których się skupiasz. Całą resztę po prostu wykreślasz, wyrzucasz. I te cele, co ważne, nie powinny być długoterminowe, bardzo długoterminowe, tylko takie, które będą dla Ciebie osiągalne w jakimś już nie najdłuższym odcinku czasowym. Ponieważ jeżeli Ty na przykład dasz sobie cel, no nie wiem, chcę grać na gitarze, chcę być dobrym gitarzystą, a do dzisiaj nie miałeś gitary w ręku, no to będzie to dla Ciebie deprymujące. Natomiast jeżeli Ty sobie postawisz za cel kupienie gitary, zapisanie się na kurs, to już będzie dla Ciebie mierzalne i będzie pokazywało Twój postęp w kierunku Twojego dalszego celu. Więc to jest ważne, żeby te cele były tak sformułowane, żeby Cię motywowały, a nie deprymowały. Więc ja powiem szczerze, tą regułę poznałem właśnie dosłownie na dniach, wczoraj czy przedwczoraj, dlatego teraz się tym dzielę i mi się bardzo podoba i powiem szczerze, że zastanawiam się bardzo mocno nad tym, żeby właśnie według tej reguły przepisać swoje cele i zacząć je stosować. Daj mi znać w komentarzu, czy znałeś tą regułę i jeżeli tak, to czy sprawdziła się w Twoim przypadku, a jeżeli nie, to czy Ci się podoba i czy będziesz ją stosować. Zapraszam Cię również na moje social media, link jest w opisie, więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!